oficjalne stanowisko z gadżetami klubowymi do zamówienia na stronie sklep.hspolonia.pl, ale też i do kupienia przed meczem na naszym stoisku. Z nami jest koleżanka Ola, która zajmuje się produkcją gadżetów dla Polonii. Czy możesz powiedzieć, co dzisiaj tutaj w naszej ofercie kibice mogą zakupić? No to przede wszystkim najważniejsze, koszuleczki meczowe, tak? Domowe lub wyjazdowe. Na zimniejszą pogodę czapeczki, skarbę. No i klasyczne gadżety kibicowskie, czyli szaliki. Także widzicie, szanowni państwo, prawie od stóp do głów. Jak widzicie, ja już swoją część garderoby mam. Na Polonii oprócz oficjalnego sklepu mamy również wspaniałą strefę gastronomiczną. Nasza kiełbasa, tak zwana popularna stadionowa Gięta, jest uznawana przez niezależnych krytyków kulinarnych w naszych mediach społecznościowych. Zobaczmy, na czym polega jej sekret. Chcieliśmy podpytać, na czym polega sekret naszej Giętej polonijnej, która jest znana szerokim widzom, spektrum i każdy ją doceni. Tak jak z kobietą, pełno miłości trzeba do niej dać. Pełno miłości. Widać tutaj tę właśnie miłość i w ten oto sposób ostatnie sztuki dochodzą do naszych kibiców. Państwo nie mogą tego poczuć w kamerze, ale żeby to poczuć, to zapraszamy na nasz stadion i wtedy w ogóle całe doznania smakowe będą wspaniałe. Także oprócz tej wspaniałej Gięty, kiełbasy, którą przed chwilą prezentowaliśmy, można również skorzystać z food trucków, usiąść sobie w naszym ogródku na dziedzińcu i sobie w takich okolicznościach przyrody miłych posiłek spożyć. No, czy może być coś wspanialszego? Zapraszamy państwa na materiał za kulis spotkania Polonia Warszawa Lechia Gdańsk. Znajdujemy się na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6. Dzisiaj murawa jest w formie top i miejmy nadzieję, że takie spotkanie zobaczymy. Zapraszamy na materiał. Do góry. Dużo dobrego przed nami. Tylko musimy na to mocno zapracować. Pamiętajcie, od samego początku jakość, intensywność, sumienna praca. Droga do zwycięstwa. Kapitanie. Dawaj panowie, cały czas głodni zwycięstwa, głodni naszej intensywności, pokazania naszej najlepszej jakości. Dawaj panie z radością. Kto wygra mecz? Pada już w 8 minucie, spokojnie tutaj wydawało się, że ma Polonia wszystko pod kontrolą. Szansa za lekkie jednak uderzenie. Thank you.
Na pewno z meczu czułem, że jesteśmy drużyną, która stara się prowadzić tą grę. Niestety straciliśmy szybko gola. Cały mecz chcieliśmy odrobić to spotkanie. Widać było, że jest w nas duża wola walki. No szkoda chociaż jednego punktu, ale są takie sytuacje. Karnych też czasami się nie strzela. Jesteśmy w tej chwili z Szymonem i dajemy mu pełne poparcie. Tak się akurat zdarzyło. No szkoda, że wcześniej też nie udało się nic strzelić, bo były dobre sytuacje tutaj. Tu mamy określone zasady, taktykę i czym dłużej pracujemy ze sobą, myślę, że tym lepsze są efekty. Myślę, że dla sportowca jest to najlepsza sytuacja, że szybko można odrobić to, co straciliśmy, dlatego pełni determinacji tutaj podejmiemy Łęczło. Praktycznie przez zdecydowaną większość meczu, dominując przez posiadanie piłki i tworząc sytuację przy tak zamkniętej drużynie, doprowadzając piłkę w boczny sektor i dośrodkowując ją w pole karne, naprawdę mogliśmy pokusić się o lepszą decyzyjność, ale dzisiaj bramka przeciwników była zaczarowana. Nie chciało wpaść przez cały mecz. Mamy rzut karny, też go nie wykorzystaliśmy, więc widocznie dzisiaj nie było dane nam coś więcej zrobić. Dziękuję bardzo drużynie za praktycznie gonitwę przez cały mecz i gdzieś tam cały czas wiarę i walkę o to, że można ten mecz odwrócić. Po takim momencie, w którym odnieśliśmy 3 zwycięstwa, dzisiaj mimo wszystko, mimo tej porażki, jestem zadowolony z gry zespołu, z postawy zespołu i mam nadzieję, że będziemy tą pracę, którą wykonujemy, dalej kontynuowali i drużyna za to zostanie nagrodzona. Przed nami kolejny bardzo trudny mecz, jak wszystkie w tej lidze, z Termaliką w sobotę i dołożymy wszelkich starań, żeby być gotowym pod każdym względem do tego, żeby cały czas tutaj u nas na K6 te mecze wygrywać.